Hard Cry prezentuje kazanie Paula Washera. Konferencja ewangelizacyjna dla młodzieży, rok 2002. To dla mnie ogromny przywilej, by być dzisiaj z wami. Najpierw chciałbym stanąć przed Panem w modlitwie. Proszę was, żebyście się modlili. Tak wiele się wydarzy tego popołudnia, tak wiele rzeczy, których nie zrozumiecie, ale powiem wam, skąd przychodzę. Będę głosił jako umierający człowiek do umierających mężczyzn i kobiet i młodzieży. Będę głosił tak, jakbym nigdy więcej już nie miał okazji na zrobienie tego i powiem wam rzeczy, które źle zrozumiecie. Powiem wam rzeczy, które rozgniewają was i powiem wam rzeczy, którym zaprzeczycie. Powiem wam takie rzeczy, że powiecie, iż nie mam prawa tego mówić. Ale przed tym, jak dojdziecie do jakiegokolwiek wniosku na temat mojego przesłania, zadajcie sobie jedno pytanie. Głoszenie jest bardzo niebezpieczną rzeczą. Jest to niebezpieczna rzecz dla mnie, bo Biblia mówi, że fałszywi nauczyciele dostąpią większego potępienia. Jeśli to, co dzisiaj wam mówię, jest fałszywe, to jestem w wielkim niebezpieczeństwie. I mam wszelkie prawo do drżenia ze strachu, bo stanę potępiony przed Bogiem. Ale jeśli to, co dzisiaj wam mówię, jest prawdą, wtedy to wy jesteście tymi, którzy mają powód do drżenia ze strachu. Bo jeśli prawidłowo interpretuję ten fragment z Pisma, który za chwilę przeczytam, to jest to tak, jakby Bóg mówił poprzez człowieka. Wasz problem nie będzie we mnie, będzie on w waszym stosunku do Boga i Jego słowa. A zatem jedyne pytanie, które musi zostać rozstrzygnięte tego popołudnia, brzmi następująco. Czy człowiek, który stoi przed nami, jest fałszywym prorokiem? Czy też mówi nam prawdę? A jeśli mówi nam prawdę, to nic innego się nie liczy, jak tylko dostosowanie swojego życia do tej prawdy. Pójdźmy do Pana w modlitwie. Ojcze, Ojcze, jestem taki mały i godny politowania. Ojcze, w tak wielu dziedzinach życia. Ty wiesz, Panie, Ty wiesz, drogi Boże, gdyby nawet fałszywy ogień byłby jedyną rzeczą, jaka kiedykolwiek zostałaby umieszczona na Twoim ołtarzu, to czy mógłby spaść ogień z nieba pośród całego tego hałasu, zgiełku i ruchliwości? Czy ogień mógłby spaść z nieba i czy te umarłe kości mogą ożyć? Ty wiesz, Panie, w Twojej suwerenności modlę się i błagam przed tronem Boga, byś był dla nas łaskawy, byś otworzył serca i umysły. Panie, nie możemy czekać na to, że otworzą się. Oni nigdy tego nie zrobią. Otwórz ich serca, umysły i spraw, żeby ujrzeli biblijną prawdę. Tchnij na nich, daj im pokutę, daj im wiarę. Przyprowadź ich do swojego królestwa. Panie, dla Twojej własnej chwały, dla Twojego imienia, uczyń tą rzecz. Panie, jak powiedział pewien brat, niech tak się stanie. Panie, żeby żaden człowiek nie przypisał tego dla siebie. Aby nikt nie położył ręki na Bożą Arkę. Jeśli ktoś by to zrobił, poraź go śmiertelnie, Panie. O Boże, działaj pośród nas. Proszę, bo nie mamy żadnej innej nadziei.
nie mamy żadnej innej nadziei. Te dzieci nie mają żadnej innej nadziei poza tą, że Ty będziesz działał. Amen. Będę nauczał z Ewangelii Mateusza, rozdział 7. Jeśli macie Biblię, czytajcie razem ze mną. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona, ścierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na dom, i runął, a upadek jego był wielki. Stoję dzisiaj tutaj. Nie niepokoję się w swoim sercu poczuciem waszej wartości. Nie niepokoję się tym, czy myślicie o sobie dobrze, czy źle. Czy wasze życie toczy się tak, jakbyście tego chcieli, ani tym, czy nie macie debetu na koncie. Jest tylko jedna rzecz, która spowodowała, że nie mogłem zasnąć przez całą noc. Jest tylko jedna rzecz, która niepokoiła mnie przez cały poranek, a tą rzeczą jest to. Za 100 lat olbrzymia większość ludzi znajdujących się w tym budynku może znaleźć się w piekle. I wielu nawet z tych, którzy wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana, spędzi wieczność w piekle. Powiesz: pastorze, jak możesz mówić taką rzecz? Mogę powiedzieć taką rzecz, bo nie pełnię chrześcijańskiej służby w USA. Spędziłem większość swojego czasu głosząc w południowej Ameryce, w Afryce i we wschodniej Europie. I chcę, żebyście wiedzieli, że kiedy spojrzysz na amerykańskie chrześcijaństwo, to zobaczysz, że jest ono bardziej oparte na bezbożnej kulturze niż na Słowie Bożym. I tak wielu ludzi jest zwiedzonych, tak wiele młodzieży jest zwiedzonej, tak wielu dorosłych jest zwiedzonych, wierząc w to, że ponieważ zmówili modlitwę jeden raz w swoim życiu, to znaczy, że pójdą do nieba. A kiedy rozglądają się dookoła na tych, którzy wyznają, że znają Chrystusa, i widzą tych ludzi, którzy są również tak samo światowi jak świat, i kiedy porównują się jedni z drugimi, nic nie niepokoi ich serca. Oni myślą sobie: jestem przecież taki sam jak większość z mojej grupy młodzieżowej. Oglądam rzeczy w telewizji, których nie powinienem, i śmieję się z rzeczy, których Bóg nienawidzi. Ubieram się zmysłowo, mówię jak świat, chodzę jak świat, kocham muzykę świata, kocham tak wiele z tego, co jest ze świata. Ale chwała Bogu, jestem chrześcijaninem. Dlaczego jestem chrześcijaninem? Nie wyglądam ani trochę inaczej niż większość ludzi w moim kościele. Dlaczego jestem chrześcijaninem? Ponieważ pomodliłem się i zaprosiłem Jezusa Chrystusa, żeby wszedł do mojego serca. Chcę, żebyście wiedzieli, że największą herezją w amerykańskim, ewangelicznym i protestanckim kościele jest to, że jeśli pomodlisz się i zaprosisz Jezusa Chrystusa do swojego serca, to On na pewno tam wejdzie. Nie znajdziecie tego nigdzie w Piśmie. Nie znajdziecie tego nigdzie w historii baptystycznej sprzed około 50 lat. Potrzebujecie wiedzieć, że zbawienie jest przez wiarę i wyłącznie wiarę w Jezusa Chrystusa, a sama wiara w Jezusa Chrystusa jest poprzedzona i kontynuowana przez pokutę.
Jesus Christ is preceded and followed by repentance. Odwrócenie się od grzechu, nienawiść do rzeczy, których Bóg nienawidzi i miłość do rzeczy, które Bóg kocha. Wzrastanie świętości i pragnienie, żeby nie być jak Britney Spears. Nie być jak świat, nie być jak większość amerykańskich chrześcijan, ale być jak Jezus Chrystus. Nie wiem, dlaczego klaszczecie. Ja mówię o was. Nie przyszedłem tutaj, by mówiono mi amen i amen. Nie przyszedłem tutaj, by bito mi brawo. Ja mówię o was. Ludzie tak często przychodzą do mnie i mówią: o, ja chciałbym pojechać z tobą do Rumunii. Pragnąłbym pojechać z tobą na Ukrainę. Pragnąłbym głosić w Peru i zakładać zbory w dżungli. A ja im odpowiadam: nie chciałbyś tego. Mówią: chciałbym. Mówię: nie chciałbyś. Dlaczego? Ponieważ zostałbyś wykluczony z tamtejszego kościoła. Zrozumcie, ja nie próbuję być surowy, aby być surowym. Czy uświadamiacie sobie, ile trzeba mieć miłości, żeby stać przed 5000 ludzi i mówić im, że amerykańskie chrześcijaństwo jest prawie całkowicie w błędzie? Czy wiecie, ile mnie to kosztuje, by nie być zaproszonym ponownie na coś podobnego? Aby być niepopularnym? Czy wiecie, dlaczego to się robi? Nie robisz tego, bo dostaniesz za to dużo pieniędzy. Nie robisz tego, by ludzie cię kochali. Robisz to, bo kochasz ludzi i, co najważniejsze, chcesz honorować Boga. Chcę wam coś powiedzieć. Pójdziemy zaraz do Pisma i chcę, żebyście przyjmowali to, co ono naprawdę mówi. Przestań porównywać się z innymi, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Porównujcie się do Pisma. Kiedy ktoś, młoda osoba, przychodzi do pastora lub do lidera młodzieżowego i mówi: nie jestem pewien, czy jestem zbawiony. Lider młodzieżowy zazwyczaj odpowie sloganem: czy był kiedyś w twoim życiu czas, kiedy zaprosiłeś Jezusa do swojego serca? Cóż tak, czy byłeś szczery? Cóż nie wiem, ale myślę, że tak. A więc powiedz szatanowi, by zaprzestał niepokoić cię. Zapisałeś to przecież na tyle swojej książki. Ewangelista powiedział ci, żebyś na okładce swojej Biblii zapisał datę, kiedy zostałeś zbawiony. Żeby w chwili wątpliwości otworzyć ją na stronie z tym zapisem. Co za przesąd wdarł się do naszej denominacji? Czy wiecie, co Biblia nakazuje robić chrześcijanom? Egzaminuj siebie. Badaj siebie w świetle Pisma, aby zobaczyć, czy jesteś w wierze. Badaj siebie, żeby zobaczyć, czy jesteś chrześcijaninem. Czy wiecie, że jeśli wysłałbym nas teraz, aby zapukać do wszystkich domów w tym mieście, to wiecie, co byśmy usłyszeli? Co najmniej 95% ludzi w tym mieście wierzy, że są wierzącymi. Jeśli poszlibyście do swojego rodzinnego miasta i chodzili po domach, ponieważ ja wróciłem do mojego rodzinnego miasta po tym, jak zostałem zbawiony, i pukałem do każdych drzwi. I wiecie, co usłyszałem? Każdy w moim mieście jest chrześcijaninem. 85% z nich nie chodzi do kościoła, a ci, którzy chodzą, nie są wcale zainteresowani świętością. Nie są zainteresowani służeniem. Nie są zainteresowani byciem oddzielonym od świata. Nie są zainteresowani głoszeniem Ewangelii pośród narodów. Ale dzięki Bogu są zbawieni. Dlaczego są zbawieni? Ponieważ jakiś ewangelista, który powinien spędzić mniej czasu na głoszeniu, a więcej na studiowaniu Biblii, powiedział im, że są zbawieni. A zrobił to, żeby na swoim następnym spotkaniu ewangelizacyjnym mógł chełpić się tym, jak wielu ludzi zadeklarowało nawrócenie. Kocham was i są tu ludzie, którzy was kochają. I chcę pójść teraz do Pisma po tym, jak doznaliście szoku ku życiu. Chcę, żebyście mnie posłuchali. Słuchajcie Słowa Bożego i zacznijcie zadawać sobie pytania. Po pierwsze, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Istnieje wąska brama. Jednym z powodów, dla którego jestem południowym baptystą, jest to, że południowi baptyści zawsze, kiedy inne denominacje nie uświadamiały sobie tego, południowi baptyści zawsze głosili, że jest jedna brama, jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, a jego imię to Jezus Chrystus. Nie ma wielu właściwych dróg. Nie każda droga prowadzi do Rzymu. Jako denominacja zawsze mówiliśmy ludziom to, co powiedział Jezus. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wychwalam Boga za to, że zbawieni mogą być tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. To wszystko. Musicie uświadomić sobie to. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A ty nie masz pojęcia, co to oznacza. Oznacza to, że urodziliśmy się całkowicie zdeprawowani i nienawidzący Boga, że nigdy nie szukalibyśmy Boga, nigdy byśmy do Niego nie przyszli.
Zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu, złamaliśmy każde przykazanie. Problem nie polega na tym, że zgrzeszyłeś. Problemem jest to, że nie robiłeś nic poza grzeszeniem. Biblia w księgach prorockich mówi, że nawet nasze najwspanialsze czyny są jak plugawe szmaty przed Bogiem. I wiesz, na co zasługujemy z tego powodu? Na gniew Boga, na świętą nienawiść Boga. Powiesz, chwileczkę, Bóg nikogo nie nienawidzi. Bóg jest miłością. Nie, mój przyjacielu, musisz coś zrozumieć. Jezus Chrystus nauczał, prorocy nauczali, apostołowie nauczali tego. Bez łaski Boga ujawnionej w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, jedyna rzecz, jaka Tobie pozostaje, to Jego gniew, sroga złość Boga z powodu Twojego buntu i grzechu. Kiedy przemawiam na uniwersytetach, studenci zawsze szybko wskazują na to. Nie, Bóg nie może nienawidzić, bo jest On miłością. A ja Wam mówię, że Bóg musi nienawidzić, ponieważ Bóg jest miłością. Widzicie, kocham dzieci i dlatego nienawidzę aborcji. Jeśli kocham to, co jest święte, muszę nienawidzić tego, co jest nieświęte. Bóg jest świętym Bogiem. Amerykanie zapomnieli o tym. Wiele z rzeczy, które kochasz robić, Bóg nienawidzi. Czy wiedziałeś o tym? Módl się o przebudzenie duchowe. Wybierasz się na biblijne spotkanie młodzieżowe. Chcesz, żeby Bóg działał. Ale przed tym, jak tam pójdziesz, oglądasz programy w telewizji, którymi Bóg absolutnie gardzi. I dziwisz się potem, dlaczego Duch Święty nie zstąpił na tamto miejsce i dlaczego samemu musisz tworzyć fałszywy ogień i fałszywe ekscytacje. Ponieważ nie ma w tym Boga. Bóg jest świętym Bogiem i jedynym sposobem, w jaki ty i ja możemy zostać pojednani ze świętym Bogiem, jest przyjść poprzez śmierć własnego Syna Boga, który został przybity do krzyża. Posłuchajcie mnie, jeśli jesteś zbawiony tego wieczoru, to nie dlatego, że Żydzi i Rzymianie odrzucili Jezusa. Nie jesteś zbawiony dlatego, że włożyli oni koronę ścierni na Jego głowę. Nie jesteś zbawiony dlatego, że przebili oni Jego bok włócznią. I nie jesteś zbawiony dlatego, że oni przybili Go do krzyża. Czy wiesz, dlaczego jesteś zbawiony, jeśli jesteś? Ponieważ gdy Jezus wisiał na tym krzyżu, On wziął na siebie Twój grzech. Grzech Bożych ludzi. I cały srogi gniew Boga, który powinien spaść na Ciebie, spadł na Jego jednorodzonego Syna. Ktoś musiał za to zapłacić. Ktoś musiał umrzeć. To Bóg Ojciec zmiażdżył swojego jednorodzonego Syna. Księga Izajasza, rozdział 53 mówi: spodobało się Jahwe, by go zmiażdżyć. Ludzie mówią, że krzyż jest znakiem tego, jak wiele człowiek jest wart. To nie jest prawda. Krzyż jest znakiem tego, jak zdeprawowani naprawdę jesteśmy. Potrzeba było śmierci własnego Syna Boga. Jedyną rzeczą, która mogła zbawić ludzi, była śmierć własnego Syna Boga pod gniewem Jego własnego Ojca, płacąc za nasz grzech, a następnie powstając z martwych. Jest On w stanie zbawić. To Ewangelia Jezusa. A do czego Bóg was wzywa? Mówicie, że macie wejść przez wąską bramę. W jaki sposób to robicie? Jezus powiedział, czas się wypełnił. Królestwo Boże już nadchodzi. Co musisz czynić? W Ewangelii Marka mówi On, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Powiesz, bracie Paul, ja zostałem zbawiony przez pomodlenie się i zaproszenie Jezusa Chrystusa, by wszedł do mojego serca. Jestem pewien, że to zrobiłeś, ale nie zostałeś zbawiony przez jakąś magiczną formułkę albo przez jakieś słowa, które powtórzyłeś po kimś innym. Zostałeś zbawiony, ponieważ odwróciłeś się od swoich grzechów i uwierzyłeś. I nie zrobiłeś tego tylko raz w przeszłości. Ty kontynuowałeś robienie tego nawet do teraz. Prawidłowe tłumaczenie tego wersetu brzmi następująco. Królestwo Boże nadeszło. Czas się wypełnił. Teraz poświęć resztę swojego życia na pokutowaniu ze swoich grzechów oraz na wierzeniu we mnie. Nawrócenie nie jest jak szczepionka. O, ja to zrobiłem. Pokutowałem, uwierzyłem. Pytanie, mój przyjacielu, brzmi, czy kontynuujesz pokutowanie z grzechu? Czy kontynuujesz trwanie w wierze? Ponieważ ten, który zaczął dobre dzieło w tobie, ukończy je. On je ukończy. Jako południowi baptyści głosimy, że musisz przejść przez tą jedną i jedyną bramę, którą jest Jezus Chrystus. Ale my jako południowi baptyści zapomnieliśmy o czymś i chcę, żeby liderzy młodzieżowi i pastorzy i wszyscy inni posłuchali mnie. Rodzice, zapomnieliśmy o bardzo ważnym nauczaniu z Ewangelii. Mówi ono, że nie tylko brama jest wąska, ale że również ścieżka jest wąska. To, co robimy, to poprowadzenie kogoś do Chrystusa, poprowadzenie kogoś do zmówienia modlitwy, a następnie spędzają oni resztę życia, żyjąc jak świat. A jeśli zaprzeczycie temu, to mogę dać wam statystyki. Praktycznie każda statystyka powie, że moralność Kościoła w Ameryce jest taka sama, jak moralność ludzi poza Kościołem.
of those who claim to be lost in America, the polls find no difference. To są statystyki. To nie jest religijna interpretacja. Książka za książką ubijane są przez teologów, filozofów i socjologów. Co stało się z Kościołem? Widzimy, że aborcja w Kościele jest tak samo powszechna jak w świecie. Widzimy, że rozwód jest tak samo powszechny. Widzimy, że niemoralność. Wiecie tak samo dobrze jak ja, że są tutaj młodzi ludzie, którzy tkwią w praktykowaniu niemoralności i na tym samym oddechu wielbią Boga. Wiecie, że są tutaj młodzi ludzie, którzy biorą narkotyki, a mimo to przychodzą na spotkania młodzieżowe. Wiecie, że oglądają i robią rzeczy, które nie są właściwe dla chrześcijan. I z zadowoleniem wierzą, że są zbawieni i nikt nie mówi nic oprócz tego. Oni są cielesnymi chrześcijanami. Są oni prawdziwymi chrześcijanami. Oni są po prostu cieleśni. To była doktryna, której początki miały miejsce w pewnym seminarium baptystów. To nie jest seminarium południowych baptystów. Kilkadziesięcioleci temu. Nie jest to biblijna ani historyczna doktryna. Mój drogi przyjacielu, nie ma czegoś takiego jak cielesny chrześcijanin. Powiecie, chwileczkę, bracie Paul. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3 mówi, czyż nie jesteście cieleśni? Paweł to powiedział. Nie, aby zrozumieć, co Paweł powiedział, musicie przeczytać cały list. Widzicie, jednym z naszych problemów jest to, że większość naszego chrześcijaństwa opiera się na sloganach umieszczanych na koszulkach. Większość naszego chrześcijaństwa pochodzi od kompozytorów piosenek, a nie z Biblii. Większość tego, w co wierzymy, jest podyktowane przez naszą kulturę, a nie Biblię. Biblia nigdy nie naucza, że osoba może być autentycznym chrześcijaninem i żyć w ciągłej cielesności, nikczemności i grzechu przez wszystkie dni swojego życia. Ale Biblia naucza, że autentyczny chrześcijanin otrzymał nową naturę. Autentyczny chrześcijanin ma ojca, który kocha go, dyscyplinuje, pilnuje i troszczy się o niego. Bardzo smuci mnie. Nie bądźmy hipokrytami, nie ukrywajmy tego. Wszyscy dobrze wiemy, że pośród nas jest tak wielu. Znacie ich. Możesz być jednym z nich, albo przynajmniej wiesz, że są oni w twojej grupie młodzieżowej. Oni przychodzą na spotkanie biblijne. Możesz być jednym z nich, albo przynajmniej wiesz, że są oni w twojej grupie młodzieżowej. Oni przychodzą na spotkania młodzieżowe. Oni robią wszystkie te rzeczy, ale w głębi ich serca są oni nikczemni, jak tylko być można. Nie ma żadnej przemiany. Nie ma żadnego światła. Wszystko, co robi świat, oni także robią. I mówi się, że jest to właściwe, że jest to w porządku. Moi przyjaciele, to nie jest chrześcijaństwo. Oni nie są w niebezpieczeństwie stracenia swoich nagród. Oni są w niebezpieczeństwie piekła. Oni nie znają Boga. Czego nauczamy? Kiedy ostatni raz słyszałeś o tym, że nie tylko wąska jest brama prowadząca do nieba, ale że także ścieżka jest wąska? Jezus wskazuje, że jedną z głównych oznak bycia autentycznym chrześcijaninem jest to, że idziesz wąską drogą. Czy wiesz, co jest oznaką bycia autentycznym chrześcijaninem w Ameryce? To, że raz w swoim życiu zmówiłeś modlitwę. Czy nie jest to zdumiewające? O co cię zapytają, gdy wątpisz w swoje nawrócenie? Czy zmówiłeś modlitwę? A czego naucza Pismo? Badaj siebie, testuj siebie w świetle Pisma, aby zobaczyć, czy jesteś w wierze. Ponieważ chrześcijanin będzie się odróżniał. Czy mówię, że chrześcijanin jest bez grzechu? Nie, ponieważ w pierwszym liście Jana dowiadujemy się, że chrześcijanin grzeszy. A jeśli ktokolwiek nie przyznaje się do grzechu, nie zna Boga. On nie chodzi w świetle. Jaka jest więc różnica? O co mi w ogóle chodzi? Chodzi mi o to. Jeśli jesteś autentycznym, narodzonym na nowo chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, to będziesz chodził ścieżką prawości, jako styl życia. A jeśli wyjdziesz poza tą ścieżkę prawości, Ojciec przyjdzie po ciebie, On cię zdyscyplinuje, On naprowadzi cię znowu na tę ścieżkę. Ale jeśli twierdzisz, że przeszedłeś przez wąską bramę, a mimo to żyjesz na szerokiej drodze, tak jak inni ludzie w twojej szkole średniej, tak jak inni ludzie, którzy są cieleśni i nikczemni, Biblia chce ci powiedzieć, że powinieneś straszliwie, straszliwie obawiać się, ponieważ nie znasz Boga. Boję się o ludzi, którzy spędzili większość swojego życia przekonując innych, że są zbawieni. Boję się o ciebie, jeśli to robiłeś. Nie mów ludziom, że są zbawieni. Mów ludziom, jak mogą zostać zbawieni. Bóg mówi im, że są zbawieni.
To, o czym zapomnieliśmy, to fakt, że zbawienie jest nadnaturalnym dziełem Boga. A ci, którzy zostali autentycznie nawróceni, odrodzeni przez moc Ducha Świętego, stają się nowymi stworzeniami. Biblia mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Pismo mówi, że wąska jest brama i wąska jest droga. Przejdźmy do wersetu 15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Potrzebujecie uświadomić sobie pewną prawdę, którą pewien mądry człowiek powiedział mi dawno temu. Powiedział: Paul, najlepszym przyjacielem jest ten, który mówi najwięcej prawdy. W Ameryce staliśmy się tak gruboskórni, że nikt nie może nas napomnieć. Nikt nie może powiedzieć nam, że się mylimy. Zarówno pastorzy, jak i liderzy kupili to kłamstwo. Nie chcemy nikogo urazić. Chcemy być przyjacielscy dla poszukiwaczy. To, co potrzebujesz sobie uświadomić, to fakt, że jest tylko jeden poszukiwacz, a jest nim Bóg. I jeśli chcesz być przyjacielski dla kogoś w Twoim kościele, to musisz być przyjacielski dla Boga. I musisz bardziej przejmować się chwałą Boga niż nastawieniem ludzi. Ale inną rzeczą, którą potrzebujesz sobie uświadomić, jest to, że osoba, która kocha Cię najbardziej, powie Ci najwięcej prawdy. Jedną z największych oznak charakteryzujących fałszywego proroka jest to, że powie Ci on zawsze to, co chciałbyś usłyszeć. On nigdy nie będzie deszczem na Twojej paradzie. On będzie mówił rzeczy, żeby uzyskać Twój aplauz. On będzie chciał, żebyś skakał z radości. On oszołomi Cię. On będzie Cię zabawiał i będzie prezentował Tobie chrześcijaństwo jako coś, co sprawi, że Twój zbór będzie wyglądał jak 6 flag nad Jezusem. I będzie Cię do tego stopnia zabawiał, że nigdy nie zadasz sobie pytań takie jak te. Czy Bóg działa w moim życiu? Czy wzrastam w świętości? Czy prawdziwie narodziłem się na nowo? Posłuchajcie mnie. Jeśli każdy w tym mieście wierzy, że jest zbawiony, a my wiemy, że jest to nieprawda, ponieważ Pismo mówi, że niewielu wejdzie do nieba, to skąd wiesz, że Ty jesteś zbawiony? Skąd wiesz, że jesteś prawdziwie zbawiony? Ponieważ ktoś Ci o tym powiedział? Ponieważ zmówiłeś modlitwę? Ponieważ uwierzyłeś? Pozwól, że zadam pytanie. Skąd wiesz, że uwierzyłeś? Ponieważ każdy mówi, że wierzy. Skąd wiesz, że nie jesteś jak oni? Czy wiesz, czego Biblia naucza odnośnie bycia pewnym, że jesteś zbawiony? Czy wiesz, w jaki sposób teologia baptystyczna sprzed 50 lat powiedziałaby ci, skąd możesz wiedzieć, że jesteś zbawiony? Wiesz, że jesteś zbawiony, ponieważ twoje życie jest w procesie zmieniania się. A twój styl życia jest stylem chodzenia ścieżkami Bożej prawdy. A kiedy schodzisz z tych ścieżek w swoim nieposłuszeństwie, co wszyscy czynimy, Bóg przychodzi po ciebie i z powrotem stawia cię na właściwej ścieżce. Jednym z największych dowodów na to, że prawdziwie narodziłeś się na nowo, jest to, że Bóg nie pozwoli ci mówić w sposób, w jaki twoja cielesność chciałaby mówić. Bóg nie pozwoli ci ubierać się tak zmysłowo jak świat i tak zmysłowo, jak zmysłowy Kościół pozwala ci ubierać się. Bóg nie pozwoli ci działać jak świat, pachnieć jak świat, mówić jak świat, słuchać rzeczy, których świat słucha. Bóg odmieni twoje życie. Mówi on w wersecie 16. Poznacie ich po ich owocach. Po czym poznasz fałszywego proroka? W szerszym zastosowaniu tutaj i w całym piśmie. Skąd będziesz wiedział, że ktoś jest autentycznym chrześcijaninem? Po ich owocach. Po ich owocach, mój drogi przyjacielu. Spójrz na swoje życie. Spójrz na sposób, w jaki chodzisz. Spójrz na pasję swojego serca. Czy jest gdzieś tam Jezus? A może jest On tylko akcesorium, które dodajesz do swojego życia? Czy jest On czymś, co robisz tylko w środę i w niedzielę? Czy jest On kimś, z kim się tylko zgadzasz? Czy jest On tylko akcesorium, czy też centrum twojego życia? I jakie są owoce, które przynosisz? Czy wyglądasz jak świat? Działasz jak świat? Czy doświadczasz tych samych radości, co świat? Czy możesz kochać grzech i delektować się nim? Czy możesz kochać bunt i delektować się nim? Jeśli tak, to nie znasz Boga. Poznacie ich po owocach. Bóg ma moc, aby ich zmienić. Wyobraź sobie na chwilę, że Jezus naucza tego fragmentu z Pisma, a Ty siedzisz słuchając Go. On patrzy na Ciebie i mówi.
Osty. Osty. Czy znajdujesz osty na drzewie figowym? Oczywiście, że nie, Jezu. Wiem, że nie jesteś sadownikiem, ani nie jesteś rolnikiem. Wiem, że jesteś cieślą, ale każdy przecież wie, że nie znajdziesz cierni na figowych drzewach. Pozwól mi zatem, że zadam ci inne pytanie. Czy znajdujesz figi, dobre owoce, na kolczastych drzewach cierniowych? Oczywiście, że nie. To jest całkowicie niedorzeczne. Nigdy nie znajdziesz cierni na drzewach figowych, ani nigdy nie znajdziesz fig na drzewach cierniowych. To mógłby powiedzieć tylko ktoś chory na umyśle albo kłamca. Wtedy Jezus odpowiada ci: zatem ci, którzy nazywają siebie moimi uczniami, a przynoszą złe owoce, to czy zgodnie z logiką nie należy powiedzieć, że są albo kłamcami, albo chorymi na umyśle ludźmi, żeby tak twierdzić? Pozwólcie mi przejść trochę dalej. Wyobraźmy sobie, że spóźniłem się na to spotkanie i przybiegłem na to podwyższenie, a wszyscy liderzy są na mnie źli i mówią mi: bracie Paul, czy nie doceniasz faktu, że dostałeś okazję na wygłoszenie tutaj kazania, a się spóźniłeś? A ja bym odpowiedział: bracia, musicie mi wybaczyć. Dlaczego? Ponieważ jechałem autostradą i złapałem gumę. Musiałem wysiąść z samochodu, aby zmienić oponę. Kiedy to robiłem, odpadła nakrętka. Nie zwróciłem uwagi, że byłem na autostradzie. Pobiegłem za nakrętką i podniosłem ją. Gdy tylko udało się mi ją schwytać, byłem na środku autostrady. Podniosłem się, a 30-tonowa ciężarówka pędząca z prędkością 200 km na godzinę w moim kierunku przejechała mnie i dlatego się spóźniłem. Wiem, że dzisiaj nikt już nie studiuje logiki, ale nie trudno zauważyć, że byłyby tylko dwa logiczne wnioski. Pierwszy, że jestem kłamcą. Drugi, że jestem szalony. Powiedzielibyście: bracie Paul, to jest całkowity absurd. To jest niemożliwe, bracie Paul, żeby zderzyć się z czymś tak ogromnym jak tir i nie zostać zmienionym. Teraz moje pytanie jest następujące. Co jest większe, ciężarówka czy Bóg? Jak to jest, że dzisiaj tak wiele osób wyznaje, że spotkało się z Jezusem Chrystusem i mimo to nie ma w nich trwałej zmiany? Pozwólcie, że podsunę wam kilka myśli. Wiecie, że mówię prawdę. Ile razy przychodzicie, aby na nowo oddać swoje życie Bogu? Ile razy grupy młodzieżowe pojawiają się na takich konferencjach, zapalają się, wracają do kościoła i trwa to około półtora tygodnia? Mówią: och, to było wielkie działanie Boga. Nie, nie było. Jeśli to nie trwa, to nie było to wielkie działanie Boga. To były emocje. Mogło to być wiele rzeczy, ale nie było to wielkim działaniem Boga. Czy Bóg działał w twoim życiu? Czy teraz Bóg działa w twoim życiu? Po ich owocach poznacie ich. Przejdźmy teraz do wersetu 19. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Spójrzcie na to. Musicie zrozumieć coś na temat literatury hebrajskiej. Gdybyśmy dzisiaj chcieli coś podkreślić, wiecie, co byśmy zrobili? Podnieślibyśmy głos. Gdy piszemy, używamy pogrubionych lub wielkich liter. Ale Żyd robi to inaczej. Kiedy chce coś podkreślić, powtarza i powtarza. To dlatego znajdujemy hebrajskie podobieństwa w Księdze Przysłów. Niegodziwi nie zamieszkają w ziemi. Niegodziwi zostaną wytraceni. Mowa jest o tej samej rzeczy, lecz w inny sposób, aby dodać większego podkreślenia. To właśnie to Jezus ciągle tutaj robi. Po owocach poznacie ich. Po owocach poznacie ich. Poznacie ich po ścieżce, którą kroczą. A potem mówi: każdego, kto nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. O czym on mówi? Mój drogi przyjacielu, on mówi o sądzie wszechmogącego Boga, który pewnego dnia odbędzie się nad światem i który być może odbędzie się nad tobą. Drogi przyjacielu, nie mogę zajrzeć w twoje serce.
Tak łatwo zwodzi mnie moje własne serce, ale jest jeden, który nie jest zwiedziony. On nie ulega zwiedzeniu współczesną kulturą chrześcijańską. On wie, po owocach poznacie ich. Następnie Jezus przychodzi do wersetu 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Czy wiesz, ile warte jest Twoje wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa? Zupełnie nic. Tak. Czy przeczytaliście ten fragment? Przestudiujcie go. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, nie każdy, kto wyznaje, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Jest wielu ludzi, którzy będą wołali, Panie, Panie, ale nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Moje drogie dziecko, czy jesteś jednym z nich? Powróćmy teraz do literatury hebrajskiej. On powiedział, Panie, Panie. Nie powiedział tylko, Panie. Co to oznacza? Ktoś, kto tak wyznaje, nie jest człowiekiem, który nagle zadecydował, teraz jest sąd, lepiej będzie, jak wyznam go Panem. To jest osoba, która zdecydowanie deklaruje przed innymi, że Jezus Chrystus jest Panem. Wszędzie, gdzie idzie, mówi Pan. Tańczy z przodu, gdy muzycy grają, mówiąc Pan. Śpiewa pieśni, mówiąc Panie. Ale Jezus mówi do niego, idź precz ode mnie, nigdy cię nie znałem. Billy Graham, jeden z najbardziej życzliwych i czułych ludzi, czy wiecie, że on powiedział, iż według niego olbrzymia większość ludzi chodzących do biblijnych kościołów jest zgubiona? Powiedział, że ucieszyłby się, gdyby nawet 5% z ludzi, którzy wyznali swoją wiarę podczas jego krucjat, było w ogóle zbawionych. Kiedy jestem w Nigerii, byłem tam w zeszłym roku i odwiedziłem matkę, której syn był w naszym kościele i został zabity przez muzułmanów. Kiedy ktoś wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa w północnej Nigerii, raczej wiadomo, że ta wiara jest prawdziwa. Dlaczego? Mogą za to umrzeć. Ale w Ameryce, o, rozważcie koszt. Pomyślcie. Zbadajcie swoje życie w świetle Pisma. Czy znacie Pana? Nie każdy, kto mówi do Niego, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Popatrzcie, co on mówi. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Co jest oznaką tego, że ktoś stał się autentycznym chrześcijaninem? Pragnę, aby na nowo zaczęto tego nauczać. Co stało się z naszą teologią? Co stało się z naszą doktryną? Co stało się z naszym nauczaniem? Wyrzuciliśmy to przez okno. Nikt nie chce już studiować doktryn. Chcą tylko słuchać piosenek i czytać teksty z tyłu chrześcijańskich koszulek. Co stało się z prawdą? Prawdą jest to, że pewność bycia narodzonym na nowo chrześcijaninem możesz mieć wtedy, gdy jako swój styl życia pełnisz wolę Ojca. Powiesz, mówisz o uczynkach. Nie, ja mówię o dowodach na autentyczność wiary. Problem polega na tym, że Twoje wyznanie wiary nie jest dowodem na Twoje nowe narodzenie, bo każdy w tym kraju wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa. Statystyki mówią, że około 70% Amerykanów to zbawieni, narodzeni na nowo chrześcijanie, a żyjemy w najbardziej bezbożnym kraju na świecie, który zabija 4000 nienarodzonych dzieci na dzień. Ale chwała Bogu, 70% z nas jest narodzonych na nowo. Skąd wiesz, że Twoja wiara nie jest fałszywa? Czy masz styl życia, którego celem jest czynienie woli Ojca, praktykowanie woli Ojca? A kiedy jesteś nieposłuszny Bogu, Duch Święty przekonuje cię o tym, zarówno przez spisane Słowo Boże, albo przez brata lub siostrę w Chrystusie, a Bóg z powrotem stawia cię na właściwą drogę. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, nie możesz ukryć się przed Bogiem. Pozwólcie, że podam przykład. Gdybym ja był twoim pastorem, a ty miałbyś powiedzmy 14 lat, i wróciłbym ze spotkania biblijnego o 1 w nocy i zobaczyłbym ciebie stojącego w parku lub gdzieś na rogu z bandą opryszków, robiąc rzeczy, których nie powinieneś robić jako członek naszego kościoła. Powiedziałbym ci, wsiadaj do samochodu. Zawiózłbym cię do domu, do twojego ojca. Nie gniewałbym się na ciebie. Byłbym rozgniewany na twojego ojca.
Powiedziałbym mu, jesteś pan wyrodnym ojcem, że pozwalasz swojemu dziecku być na zewnątrz w takich okolicznościach. Chcę, byście wiedzieli o czymś. Bóg nie jest wyrodnym ojcem. Jeśli możesz zabawiać się grzechem, jeśli kochasz świat i kochasz rzeczy świata, jeśli zawsze możesz być zaangażowany w rzeczy tego świata, jeśli twoi bohaterowie to ludzie ze świata, jeśli chcesz wyglądać jak oni i postępować jak oni, jeśli praktykujesz te same rzeczy co oni, o mój drogi przyjacielu, posłuchaj mojej mowy. Jest bardzo możliwe, że nie znasz Boga i nie należysz do Niego. Kończąc ten wątek, przeczytajmy werset 22. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Mówisz, że najważniejszą rzeczą na świecie jest znać Jezusa Chrystusa. To nie jest prawda. Najważniejszą rzeczą na świecie jest to, że Jezus Chrystus zna Ciebie. Nie wejdę jutro do Białego Domu dzięki temu, że podejdę do bramy i powiem wszystkim, że znam George'a Busha. Oni wpuszczą mnie tylko wtedy, gdy George Bush wyjdzie i powie, ja znam Paula Washera. Możesz wyznawać, że znasz Jezusa Chrystusa, ale moje pytanie do Ciebie brzmi, czy znasz Jezusa? Czy Jezus zna Ciebie? I spójrz, jak On opisuje potępionego człowieka. Mówi, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. W Grece anomia, a nie nomos, prawo, bez prawa. Pozwólcie, że podam dokładne tłumaczenie. Idźcie precz ode mnie. Posłuchajcie, gdybym mówiąc to mógł wyjść i uściskać was mówiąc to, zrobiłbym to. Posłuchajcie. On mówi, idźcie precz ode mnie wy, którzy twierdzicie, że jesteście moimi uczniami, którzy wyznajecie mnie jako Pana, a mimo to żyjecie, jakbym nigdy nie dał wam prawa, którego należy przestrzegać. Właśnie opisałem olbrzymią większość amerykańskiego chrześcijaństwa. Jeśli ktoś zaczyna mówić o prawie Bożym, jeśli ktoś zaczyna mówić o biblijnych zasadach mówiących o tym, co powinniśmy czynić, a czego nie powinniśmy, jak powinniśmy żyć, a jak nie powinniśmy, wszyscy zaczynają wykrzykiwać legalista. Ale Jezus powiedział, idźcie precz ode mnie. Wy, którzy nazywacie mnie Panem, ale żyjecie, jak gdybym nigdy nie dał wam prawa. Dzisiaj w amerykańskim chrześcijaństwie przejdź przez bramę. Chwała Bogu. Potem żyjesz jak reszta świata i jest to w porządku. Jesteś po prostu cielesny. To okej. Może pewnego dnia powrócisz. Czy wiecie, co dzieje się na skutek naszego niewłaściwego ewangelizowania? Mamy tłumy dzieci zbawione w czasie wakacyjnych szkółek biblijnych. A kiedy osiągają wiek 15 lat, odchodzą do świata i żyją jak demony. Ogromna większość z nich. Potem, gdy mają około 30 lat, powracają i na nowo powierzają swoje życie Bogu. Może dopiero wtedy nawracają się. Ludzie, zbawienie to coś więcej niż tylko powiedzenie komuś, że jesteś zbawiony, gdyż wyznałeś, że Jezus jest Panem. Szatan też wyznaje, że Jezus jest Panem. Czy twoje życie jest w ciągłym procesie zmiany? I następnie przechodzi on do mówienia o dwóch osobach, dwóch fundamentach. Zobaczcie, ważne jest studiowanie teologii i ważne jest studiowanie historii. Współczesna interpretacja tego fragmentu o skale i o piasku z reguły leci w sposób następujący. Jeśli jesteś chrześcijaninem, potrzebujesz swoje życie budować na skale, ponieważ jeśli będziesz budował swoje życie na piasku, będziesz nieszczęśliwym chrześcijaninem i twoje życie nie będzie udane. To nie jest to, czego uczy tutaj Jezus i historia poprze mnie w tym. Wątpliwe, czy w ogóle kiedykolwiek w przeszłości był on interpretowany w ten sposób. Prawidłowa interpretacja brzmi następująco. Są dwie drogi, szeroka i wąska. Na której z nich jesteś? Są dwa rodzaje drzew. Jest dobre drzewo, które przynosi dobre owoce i obrazuje ono człowieka idącego do nieba. Jest także złe drzewo, które przynosi złe owoce i obrazuje ono człowieka idącego do piekła. Będzie ono ścięte i wrzucone do ognia. Są ci, którzy wyznają, że Jezus jest Panem i czynią wolę Ojca, który jest w niebie. Są też ci, którzy wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem i nie czynią woli Ojca, który jest w niebie. Oni idą do piekła. Nie dlatego, że brakuje im uczynków, ale z powodu braku wiary, co jest zademonstrowane przez fakt, że nie mają oni uczynków. Dalej kontynuuje on. Nie mówi o dwóch chrześcijanach budujących swój dom na dwóch różnych fundamentach. Nie. Tu jest człowiek zbawiony i człowiek zgubiony. Człowiek zgubiony słyszy głoszone Słowo Boże, ale nie kładzie fundamentu.
W jego życiu nie możesz dostrzec tego, że Słowo Boże formuje, buduje i podtrzymuje jego życie. Jak wielu jest ludzi w konwencji południowych baptystów, pomijając wszystkie statystyki, pomijając wszystko, co mówimy, gdybyśmy po prostu wzięli ten fragment i porównali do niego tych ludzi i zapytali, czy budujesz swoje małżeństwo na Słowie Bożym? Czy wychowujesz swoje dzieci na Słowie Bożym? Czy opierasz swoje finanse na Słowie Bożym? Czy żyjesz oddzielając się od rzeczy tego świata w oparciu o Słowo Boże? Ilu mogłoby odpowiedzieć pozytywnie na te pytania? Nie, nic z tych rzeczy. Ja wyznaję Jezusa. On jest moim Zbawicielem. Mój nauczyciel w szkółce niedzielnej tak mi powiedział. Leonard Ravenhill, mój znajomy, zwykł mawiać przed tym, jak odszedł. Głoszę w wielu baptystycznych kościołach tylko raz. Głosiłem w wielu miejscach takich jak to tylko raz. Mógłbym stanąć tutaj i wypowiadać się używając takiego słownictwa, żebyście osłupieli z wrażenia. A rzeczy wygłoszone przeze mnie sprawiłyby, żebyście unieśli się w emocjach i chodzilibyście w uniesieniu. Mógłbym opowiadać wam przezabawne historie o psach i babciach, nad którymi byście płakali, ale zbyt mocno was kocham, by mówić wam takie rzeczy. Wiem to, ponieważ Słowo Boże jest prawdziwe. Wiem, że są tutaj ludzie, którzy uważają się za nawróconych, ale nimi nie są. Wiem, że pośród was są ludzie, którzy rozglądają się dookoła i myślą sobie: jestem nawrócony. No przecież spójrz, wyglądam jak każdy inny w mojej grupie młodzieżowej. A dlaczego uważasz, że ludzie w twojej grupie młodzieżowej są nawróceni? Cóż, przecież jestem jak moi rodzice, albo jestem jak reszta dorosłych w moim kościele, albo jak diakon, albo jak pastor. Jakie to ma w ogóle znaczenie? Nie będziesz przecież sądzony przez nich w dzień jego przyjścia. Moje pytanie do was, kochani, moje pytanie do ciebie, małe dziecko, moglibyście być moimi dziećmi i modlę się o to, że kiedy mój synek urośnie, to będzie jakiś kaznodzieja, który stanie przed nim i powie: dosyć tego, co mówi Słowo Boże, w jaki sposób twoje życie ostoi się przed tym rozpalonym ogniem, który jest świętością Boga w tym dniu ostatecznym. Kochana droga dziewczynko, kochany drogi młody mężczyzno, czy w dzień ostateczny twoje wyznanie okaże się prawdziwe? Czy jesteś zbawiony? Nie mówię o tym. Myślę, że jestem zbawiony. Jest droga, która wydaje się właściwa, ale prowadzi ona do śmierci. Czuję w moim sercu, że jestem zbawiony. Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy kiedykolwiek przeczytałeś, że podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute? Któż może je poznać? Czy nie powinieneś pójść do Pisma, by zobaczyć, co ono mówi na ten temat? No, ale ja wiem, że jestem zbawiony, ponieważ moja mama, mój tata, mój pastor i wszyscy inni powiedzieli mi, że zostałem zbawiony. A ja powiem ci to. Co mówi Słowo Boże? Tak wiele mówimy o byciu radykalnymi chrześcijanami. Radykalni chrześcijanie to nie ludzie, którzy skaczą na koncertach. Radykalnymi chrześcijanami nie są ci, którzy zakładają chrześcijańskie koszulki. Radykalnymi chrześcijanami są ci, którzy przynoszą owoce Ducha Świętego. Radykalni chrześcijanie to ci, którzy szanują i honorują swoich rodziców, nawet wtedy, gdy czują, że oni się mylą. Radykalnymi chrześcijanami są ci, którzy... Teraz mnie posłuchajcie. To, co zaraz powiem, ze złości was. I mówię to zarówno do chłopców, jak i do dziewcząt. Radykalnymi chrześcijanami są ci, którzy nie ubierają się zmysłowo, żeby pokazywać swoje ciała. Jeśli twoje ubranie jest ramką dla twojej twarzy, Bóg jest zadowolony z twojego ubrania. Jeśli twoje ubranie jest ramką dla twojego ciała, jest ono zmysłowe, a Bóg nienawidzi tego, co robisz. Każdy chce mówić o proroku, ale nikt nie chce go słuchać. Ja mówię o chrześcijaństwie. Spędziłem swoje życie w dżunglach. Spędziłem swoje życie marznąc w Andach. Widziałem, jak ludzie umierali. Mały chłopiec, Andrew, muzułmanie strzelili 5 razy w jego brzuch i porzucili jego ciało na drodze tylko dlatego, że zakrzyczał on: tak się boję, ale nie mogę się wyprzeć Jezusa Chrystusa. Proszę, nie zabijajcie mnie, ale ja się go nie wyprę. I umarł w kałuży krwi. A ty mówisz o byciu radykalnym chrześcijaninem, bo nosisz koszulkę z chrześcijańskim napisem, bo idziesz na konferencję? Ja mówię o świętości, mówię o pobożności. Czy wiecie, czym byłoby działanie Boga w tym miejscu?
Jeśli Bóg by tutaj działał, wszyscy z was staliby się przekonani. Ja sam stałbym się przekonany pod wpływem Ducha Świętego i upadlibyśmy na twarz. I zapłakalibyśmy, ponieważ oglądamy rzeczy, których Bóg nienawidzi. Ponieważ ubieramy rzeczy, których Bóg nienawidzi. Ponieważ zachowujemy się jak świat, wyglądamy jak świat, pachniemy jak świat i chociaż robimy te wszystkie rzeczy, to nie wiemy, że są one złe, ponieważ nie znamy Słowa Bożego. Bo chociaż jako denominacja twierdzimy, że Pismo jest bezbłędnym Słowem Bożym, to generalnie wszystko, co nas się naucza, to ilustracje, opowiadania i osobliwe małe opowiastki. O, żeby Bóg zesłał ogień na to miejsce, abyśmy odwrócili się od naszego grzechu, abyśmy porzucili rzeczy, które nie podobają się Bogu i żebyśmy pobiegli do Niego i skosztowali Go i kochali Go. O, żeby Bóg wzbudził misjonarzy. Nie chcę dla was tych samych rzeczy, których wasi rodzice chcą dla was. Oni chcą dla was bezpieczeństwa i ubezpieczenia, ładnych domów. Oni chcą, żebyście mieli samochody i respekt wśród ludzi. Ja chcę dla was tej samej rzeczy, którą chcę również dla mojego syna. Żeby pewnego dnia wziął chorągiew Jezusa Chrystusa i żeby wbił ją na szczyt góry, na której jeszcze nikt wcześniej nie umieścił chorągwi i żeby zakrzyczał: Jezus Chrystus jest Panem. Nawet jeśli miałoby to kosztować życie mojego syna. O, żeby kiedy będzie miał 18 lat, powiedział mi tę samą rzecz, którą wypowiedziałem ja, będąc młodym człowiekiem. Idę w góry, idę do dżungli. A oni powiedzieli: nie możesz tam pójść, jesteś szalony, tam jest wojna, tam umrzesz. Pójdę tam. Kiedy ten mały chłopiec założy swój plecak, będę się za niego modlić i powiem: idź, Bóg z tobą, a jeśli umrzesz, mój synu, zobaczę cię tam po drugiej stronie i uczczę twoją śmierć. O Boże, módlmy się. O Boże, nie dbam o swoją reputację. Nie dbam o to, co ludzie myślą. Chcę, żebyś Ty był honorowany. Chcę, żeby ci młodzi ludzie byli zbawieni. Chcę, żeby ci, którzy są zbawieni, przestali patrzeć na kulturowe chrześcijaństwo, którego Ty nienawidzisz i wyplujesz ze swoich ust. I proszę Cię, żeby oni patrzyli na Słowo Boże i zaczęli mówić: pójdę za Jezusem. O Boże, modlę się za liderów młodzieżowych i pastorów, żebyś napełnił ich duchem mądrości, miłości, odwagi i roztropności. I drogi Boże, niezależnie jaki będzie tego koszt, modlę się, żebyś wzbudził misjonarzy. Nie mogę nic na to poradzić, że gdy patrzę na te dzieci, myślę również o moim małym synku. O Boże, żebyś zbawił Jana i żebyś powołał go i wysłał w najgorsze pole bitwy. O drogi Boże, wzbudź tutaj misjonarzy. Wzbudź tu misjonarzy. Wzbudź kaznodziejów, pastorów i ewangelistów, którzy znają Słowo Boże. O Boże, działaj w tym miejscu. Proszę, działaj w tym miejscu. Drogi Boże, proszę. Teraz, z pokłonionymi głowami, czy jest tutaj ktoś tego wieczoru, który by powiedział: bracie Paul, żyłem do tej pory w kłamstwie. Twierdziłem, że jestem chrześcijaninem, ale kocham świat, wyglądam jak świat i pachnę jak on. I nienawidzę siebie za to. Bracie Paul, jestem tak zmęczony tym chrześcijaństwem, którym żyję. Jest mi po prostu od tego niedobrze. Chcę być zbawiony. Chcę, żeby ktoś taki wstał. Bracie Paul, chcę być zbawiony. Amen. Czy jest ktoś jeszcze? Za chwilę poproszę was, byście do mnie przyszli. Ci, którzy powstali, zejdę do was i spotkam się z wami. Chcę z wami rozmawiać. Możecie usiąść. Dziękuję. Teraz chcę mówić do tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami. Czy wasze życie honoruje Jezusa Chrystusa? Czy
Czy patrzysz na Jego Słowo, żeby wiedzieć, jak powinieneś żyć? Modlę się z całego serca o jedyną rzecz, która może ocalić Kościół w Ameryce. Są tylko dwie możliwości. Pierwszą jest całkowita reformacja naszego głoszenia i naszego studium Słowa Bożego. A drugą z możliwości są okrutne, przerażające prześladowania. Tylko to może ocalić Kościół w Ameryce. Modlę się o to, żebyście powrócili do Słowa. Módlcie się, posłuchaj mnie, młody człowieku. Potrzebujesz powiedzieć, w porządku, jak więc mam żyć przed moimi rodzicami? Pójdź do Słowa, dowiedz się i bądź mu posłuszny. Jak mam się ubierać? Pójdź do Słowa, dowiedz się i bądź mu posłuszny. Jak powinienem rozmawiać? Czego powinienem słuchać? Przynieś każdą myśl, słowo i uczynek pod panowanie Jezusa Chrystusa. Teraz ja nie będę prosił was o powstanie, ponieważ jestem tak zmęczony ludźmi, którzy wychodzą do przodu i czynią te oświadczenia, a te oświadczenia trwają po 2 minuty. Nie jestem tutaj, żebym mógł napisać w swoim magazynie, że tłumy ludzi wyszły naprzód. Chcę, żebyście poszli do domu i chcę, żebyście żyli dla Jezusa Chrystusa z całego swojego serca. Ale jeśli potrzebujecie doradztwa, jeśli mówicie, bracie Paul, ja chcę żyć dla Jezusa Chrystusa, ale nie wiem jak. Za chwilę będziemy mieli spotkanie i nie chcę, żebyście wychodzili naprzód, aby uczynić oświadczenie. Jeśli chcesz uczynić oświadczenie, zrób to tam, gdzie siedzisz. Jeśli potrzebujesz komuś o tym powiedzieć, pójdź do swojego pastora. Powiedz swojemu liderowi młodzieżowemu. A dowiesz się, czy twoje oświadczenie jest prawdziwe przez to, że okaże się, że trwa. Wiesz jak? Ponieważ będzie ono trwało. Będziemy o tym wiedzieć, jeśli jest ono od Boga. Chcę powiedzieć coś do każdego z was. Jeśli podjąłeś decyzję, aby zostać zbawionym w tych ostatnich 2 dniach, to chcę ci coś powiedzieć. Jeśli było to autentyczne, będzie to trwać. Jeśli po kilku tygodniach powrócisz do świata, będziesz żył jak świat, postępował jak świat, to chcę, żebyś o czymś wiedział. Nic się nie wydarzyło dla ciebie w ten weekend. Miałeś emocje, tylko to. Jeśli naprawdę otrzymałeś coś od Pana, to chcę, żebyś o czymś wiedział. Będzie to trwało. Nawet jeśli będziesz chciał od tego uciec, nie będziesz w stanie tego zrobić. O, ja kocham was tak bardzo. Jeśli potrzebujesz doradztwa na temat twojej decyzji, którą podjąłeś, ale masz wątpliwości, chcę, żebyś wyszedł naprzód. I ja zejdę do was. Ci z was, którzy powstali, było tam wielu z was, którzy powiedzieli, potrzebuję poznać Jezusa Chrystusa. Chcę teraz do was zejść i chcę wam o czymś powiedzieć. Nie chcę, żeby to była 5- czy 10-minutowa rozmowa. Jeśli potrzebujecie rozmawiać przez całą noc, to zostaniemy. To jest nastawienie każdego doradcy, który jest tutaj ze mną. Zostaniemy tu przez całą noc. Jeśli potrzeba, całą noc. Bóg was kocha. Pozwólcie mi pomodlić się za was. Drogi Boże, proszę, Panie, tutaj tak wiele się działo. Ostatniej nocy, Panie, nie wiem, na ile było to prawdziwe, ale wiem, że widziałem ludzi, którzy płakali zeszłej nocy. Widziałem ludzi, którzy składali deklaracje i wierzę, że zeszłej nocy było to wielkie Twoje działanie. Widziałem tego poranka młodego człowieka, który mówił swoje świadectwo i widziałem w tym działanie Ducha Świętego. Nie wiem, jak wiele ze wszystkich decyzji było prawdziwych, ale działy się tu prawdziwe rzeczy. Teraz modlę się, Ojcze, nie wiem, ile z tego będzie prawdziwe. Tylko czas i tylko wieczność nam to pokaże, ale, o drogi Boże, proszę, proszę, działaj w imieniu Jezusa. Amen. Nagranie lektorskie zostało zarejestrowane na podstawie tłumaczenia z języka angielskiego, które przygotował Puritan.